W klubach no, zawsze to było. No, mity się słyszy. Ja nie miałem okazji grać w kadrze, czy być trenerem, czy w sztabie, ale słyszy się mity, czy to jest prawda, czy nie, ale na pewno się działo. A też druga sprawa, no inne organizmy. Kiedyś mieli chłopacy niż ci, co teraz. Ja myślę, że tak. Że może inne tempo. Miała inne wymagania. Teraz zawodnik, który sobie pozwala, to nie może funkcjonować dobrze w dzisiejszych czasach, uważam. Są zawodnicy, ja nie wiem skąd ty wiesz o Lewandowskim. Ja uważam, że to jest gość właśnie, który nie pije, że on jest mega profesjonalny. Ja chcę, żeby ten program miał oglądalność. Stąd się bierze właśnie jego sukces. Skoro ciebie to zaintrygowało, myślę, że zaintrygujesz się małych zawodników, którzy potrafią sobie odmówić przez czas kariery, czyli ileś tam lat, wszystkiego. A potem czytamy, rozumiesz, we wspomnieniach, że wszystko to była nieprawda. Tak. I mało z takich zawodników, stąd sukces też Lewego, że on właśnie potrafi. Nie? Że większość nie potrafi sobie odmówić, że chcą się zabawić, nawet jeżeli to jest po meczu. Lewy uważam, że nie. Wracając do tego, co trener powiedział, no, kiedyś były inne wymagania. Ja pamiętam, jak widziałem niedawno na zdjęciach na Oktoberfeście, rąbię litrowe piwo. I to wiesz, normalnie w koszulce Bayernu. Co ty za jakieś bajki opowiadasz? Tworzysz mit jakiegoś idealnego człowieka na Oktoberfeście. Nie wiem, ale wiesz, ty co nie to jest. Nie mówię o jednym piwie, mówię o takiej grubej, wiesz, grubej imprezie. Tak, impezie, robię to? Tak, z innymi ale zawodnikami. To ja może tego, no to Jezus Mariusz, to jest ja piwo też, to też może piwo. No. Jezus Mary, bo mnie zaraz poniesie. Ale tak, a nie, to jest Dawidowski. I on jest, jako tyle młodzieży, jest myślę, że w Polsce dobrze znany i ma duże sukcesy, więc gdyby... Ale mógł mieć większy, no. Naprawdę, wiesz, widział coś... Mógłby do dzisiaj mówić, wiesz, ja no. Tak. Paweł dzisiaj strasznie dużo gada. Nie, to niemożliwe. Wyjątkowo, wiesz, to przepraszam, nie, tak. Ale wiesz, jak jest, kiedyś... Poczekaj, no, tu, nie, kiedyś nie, tu, nie, kiedyś Radek, nie jakiś... Paweł, stop, Radek musi dokończyć. Robiła się taka przerwa i przyszedł taki szef tej ekipy i mówi, Paweł, mów coś, bo ludzie śpią już. Radek, ja powinnam odnosić taką śmieszną anegdotę odnośnie tego wyłączania zawodników. Kiedyś w Jaworznie... Będziemy się raz wspierać. W Jaworznie jeszcze grając. Ale to nie jest kwestia spora. Trenerem był jeden z moich ulubionych szkoleniowców, Marek Motyka, i graliśmy z Legią przeciwko... I wtedy grał Świetlica, był w żywej formie. I ten wymyślił, że na Świetlica zagra taki obrońca Zadylak. Pewnie wam to niewiele mówi. No, Jarosław, no co słyszysz no, przez chłopie. Ale nie mówię. No. Zaskakujesz mnie. Mniejsza o to. No i mówi do niego, Mieszka, to, bo Radek nie pamięta, nie. Zagrasz na Świetlicę, w sobotę na Świetlicę zagrasz i cały tydzień o tym mówił i tak, ale tak podchodzi do niego, wiesz co, Zadel, ja nie wiem, czy to da sobie radę z tym Świetlicą, dam trenerze i w środę znowu Zadel, ale ja nie jestem pewien, czy da sobie radę z tym Świetlicą, no też, no dam i w piątek wreszcie Zadel mówi, kurwa, trenerze, ja sobie nie dam rady, nie będę grał. Nie, no Zadel, czy da sobie radę, nie? No i Zadel zagrał i był najlepszy, jeśli w ogóle piłki nie kopnął. Ale wiesz co? Liczyliśmy na to, że on będzie się podłączał, będzie ofensywny, bo wie to, że... Woda też taka. No, taki zawodnik nie jest. Więcej nie przychodzę tutaj, jak Paweł będzie. Raz mówię. Ale to ulga, będę miał wolną sobotę. No co ty, chłopie? Ja tu społecznie przychodzę. A że mi nie będzie? Ja myślę, że ludzie się popłaczą. Zjedz serniczek teraz. Być może po tym cukrze. Skracacie mi życie, ale ten. Ale przyniesie kiedyś marchewkę zdrowe, jakieś jedzenie musli od Ani Lewandowskiej, tego na wodzie jakieś. Ale jak ci przyniosę marchewkę za tydzień, to zjesz? To oczywiście, że tak. No. Ten, tylko wiesz, no tak, żeby... W czekoladzie. Taka marchewka, najlepsza marchewka. Jest tak i bardzo często jest tak, że oni mają bardzo dużo czasu, mają dużo możliwości i często zdarza się tak, że nagle jest odprawa przedmeczowa i oni na przykład, niektórzy nie wiedzą nawet, z kim grają, nie? I później zawsze jest winny trener, tak? Że trener się czepia, no że trener było, jest złośliwy. No było tak, że jeden zawodnik no nie znał nikogo, no także z przeciwników, których graliśmy w sobotę. Tak szczerze to, że... I podpowiadałeś mu... Ale z innej drużyny. No. Fałszywe nazwiska i wypisywał je na tablicy. Nic tak nie męczy zawodników jak analiza przeciwnika. I no poważnie tak, to jest, że z doświadczenia z rozmów z innymi zawodnikami, to jest coś, czego ja nie rozumiem, tak? Się siedzi, nieraz analizuje, są trenerzy, którzy puszczają całe mecze przeciwników, mówią, ten gra na lewą nogę, ten na prawą, wychodzi na boisko, nie pamiętasz nic z tego. Nie masz sekundy na to, żeby się zastanawiać, czy on głównie na lewą nogę chodzi, czy na prawą nogę chodzi. Pamiętam, był Gudolin, trener we Włoszech, wchodziło się na odprawę, ten, do widzenia. Minutę trwa odprawa. No tak, tylko że, posłuchaj, Radek, ja ci zadam pytanie jedno. Jak... Kwestia analizy, jeżeli ty wiesz teraz, że ktoś przez 7 zamachów robi, jako lewy obrońca, że nie dośrodkowuje pierwszej piłki, tylko robi 7 zamachów, to 6 razy możesz mu zabrać piłkę, jak będziesz dobrze przygotowany, czy nie?
No ale równie dobrze może być w tym... Ale on nie zrobi, bo jak on na 7 razy zrobi to, to on tego nie zrobi. I to jest kwestia analizy, bo to jest zawsze tak. Jak, ale na boisku się o tym nie myśli. No, pamiętam, jak się nie myśli. Ale jak się nie myśli, że ja też byłem piłkarzem, może nie tak dobrym jak ty, ale też byłem piłkarzem. I jak nie myśli? Każdego, jeżeli ty teraz wiesz na przykład, że zawodnik, który wychodzi na przykład ciągle na prostopadłe zagrania, a nie wychodzi do grania, to ty się ciągle nastawisz, że wychodzisz tylko na prostopadłe zagrania i go przeczytasz. I co? I zawodnik, który przychodzi na mecz, to nie myśli? A jeżeli teraz na przykład twoje założenie jest na meczu... Poczekaj, twoje założenie na meczu jest, jeżeli teraz masz słabego lewego obrońcę i na przykład teraz wszystkie akcje chcesz tylko prawą stroną robić, żeby się zmieniali na przykład i grali w taki sposób, to jest... I pokazujesz to zawodnikom, że taki i taki sposób, że można go bardzo łatwo wyciągnąć, to jeżeli tego nie robi, to się nie nadaje do profesjonalnej piłki. No. Z 30 metrów. Marek Motyka mówił na odprawie, na przykład uważaj do rąkarza, bo on strzela 60% w lewo, a 40% w prawo. No, no tak. No, no, to taka... Ale to wiadomo, że jest część trenerów cymbałów, tak jak i dziennikarze też są trafiają się cymbalscy. Że raz strzela wolnego nad murem albo obok muru.